Hej, cześć, siemanowo wszystkim ludzie, tutaj Tivur, witam was w kolejnym odcinku Valhalla. Powracamy, parę rzeczy zrobiłem poza odcinkiem, pozwólcie, że zaprezentuję wam jakich. Tylko zeskoczę sobie najpierw sianko, a wy w tym czasie możecie zostawić lajkę, że lubicie serię z Valhalla. Otóż, posłuchałem się was, jeżeli chodzi o kwestię koloru włosów Eivora. Faktycznie coś było nie tak w momencie, kiedy on był cały na czarno, jeżeli chodzi o jego i brodę, i włosy, dlatego przywróciłem go do blondyna, ale tą brodę zostawiłem mu świeżą i tatuaż na oczach też, ponieważ ten tatuaż to już zdecydowanie jest wikiński, nawet jeżeli włosy czarne nie były, bo wikingowie bardziej tak z blondynami się kojarzą. No wiecie, w końcu północ, większość Szwedów to blondyni albo Szwedki i takie są memy śmieszne, że o, tam piękne Szwedki, wszystkie blondynki. Nieważne, nie będę się w to zagłębiał. Druga rzecz, którą zrobiłem, poprzestawiałem sobie troszeczkę moje drzewko umiejętności, zresetowałem je i wygląda w tej chwili w ten sposób. Przyznam się, troszeczkę oszukałem, ponieważ sprawdziłem sobie rozkład tego drzewka, chociaż widzę, że nawet po resecie te, które wcześniej odkryłem, mi zostają, tak więc finalnie mógłbym tak naprawdę zrobić to ręcznie, poznajdować te wszystkie skille, odblokowywać, resetować, odkrywać i potem sobie samoczynnie to drzewko zbudować, ale oszczędziłem sobie czas i wynalazłem sobie parę umiejętności, które mogą być fajne. Poszedłem w trochę innym kierunku, w rzeczy, które mogą bardziej mi się przydać. Z nowości, tutaj mamy zapasy ze śmiercią. To jest fajna umiejka, która w Odyseju była od początku. W ostatniej chwili zrobiony unik spowalnia czas. Very Poggers. Mamy też opcję przerzutu broni z ręki do ręki, ale nie wiem, jak duże ma to znaczenie, chyba jeżeli będę naprawdę się nudził i chciał troszeczkę kurtuazji wprowadzić do mojej walki, ponieważ, jak sami pewnie już zauważyliście, jedyną rzeczą, która bije to jest to, co trzymamy w ręce numer 1 w prawej, a ta druga jest jakby zapasowa, bonusowa. Jeżeli mamy tam drugi toporek, no to możemy przytrzymać przycisk, który jest do blokowania w przypadku tarczy i wykonać serię jakichś tam różnych bonusowych ataków. Ale w związku z tym wszystkim, poza tym, że mamy jeszcze tutaj dodatkowy segment adrenaliny, mamy atut ciężkoręczny, dzięki czemu w tej chwili w mojej prawej ręce eksperymentalnie znajduje się włócznia Firdu. Dlatego, że do tej pory dzidownicy wkurwiali mnie, tak więc ja mam zamiar teraz powkurwiać ich. Mogę sobie tutaj oczywiście drugą dwuręczną broń wrzucić, ale ta właśnie dwuręczność sprawia, że każda broń dwuręczna zachowuje się jak jednoręczna, czyli mamy dwie takie naraz, albo możemy do dwuręcznej dodać sobie tarczę, co jest mega fajną opcją i wygląda to, muszę przyznać, całkiem zajebiście, kiedy możemy mieć tarczę i możemy mieć tą dzidę i wykonywać nią takie pojebane ataki i dźgnięcia, a jak mi się zachce, to mogę sobie przestawić i bić przeciwników tarczą, nawet możemy biegać z dwoma tarczami, jeżeli nas to jara, bo Valhalla daje takie możliwości. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o rzeczy, które ostatnio sobie pozmieniałem. Lecimy przed siebie, mamy tutaj misję. Dobra. Mamy plan w tej chwili jasny, musimy pomóc synom Ragnara w umieszczeniu króla, który będzie pod ich kontrolą na miejsce innego sasinowskiego króla, który się tutaj znajduje. Tak więc mam nadzieję, że uda się przy tym odnieść sukces. Jednocześnie też z tymi wszystkimi skillami, które sobie wziąłem, teraz zapewne będę silniejszy z czerwonymi rzeczami. A że teraz akurat jestem tak zbudowany pod drzewko czerwone, to zobaczymy, jak to się skończy. Tutaj widzę, mam kolejne jakieś tatuaże albo fryzury. Ja tam bardzo chętnie sobie to pozbieram, ponieważ hej, kustomizacja naszej postaci to jest coś, co w sumie rzadko można było robić w Assassin's Creedach, jeśli nie w ogóle, to też bardzo chętnie każdy projekt tatuażu czy czegokolwiek innego sobie zbiorę. Projekt tatuażu, dobra, fantastico. Mam tutaj jeszcze dwie rzeczy do roboty, jedna mi się, widzę, tutaj odkryła. Maska, nie jestem pewien, co maska oznacza. O, proszę bardzo, od razu dwa punkty umiejętności. No i co? No i warto robić to wszystko, co się robi. Wszystkie poboczne rzeczy warto robić. Tylko cholera jasna, w co ja teraz powinienem pójść? O, mam tutaj rozrysowane całe drzewko z zaznacznymi rzeczami, które wydają się być naprawdę fajne i sensowne. Wydaje mi się, że teraz będę szedł po to. Cios w biegu. Wydaje się być całkiem zajebiste. Pójdę tutaj krótszą ścieżką. Obrażenia przy zabójstwie i tutaj mamy obrażenia od zdolności. Dojdziemy tym do tego. Biegnąc sprintem naciśnij prawy bumper, żeby wyprowadzić cios w biegu. No prościej się tego opisać nie dało. Ten gościu tutaj... Aha, bo to jest tam pojedynek na wyzywanko, co? Dobrze myślę, legenda? Ta morda taka, to jest pyskówka. Nie, dobra. To pyskówka aż tak w tej chwili mnie nie jara. Muszę przyznać, że pyskówki to ja będę prędzej chyba robił... Czy to jest, kurwa, Odyn? Nie, dobra, troszeczkę inaczej wygląda. Swoją drogą, trafnie zauważyliście, że Odyn i Eivor mają tego samego aktora głosowego. Wyglądają nawet trochę podobnie. Tak więc ciekaw jestem, czy jakoś fabularnie będzie ta kwestia rozwinięta bądź poruszona, gdzie okaże się na przykład, że tak naprawdę Eivor jest wcieleniem Odyna w ludzkiej postaci. To będzie, wydaje mi się, standardowy quest poboczny, co? Dobra.
Jak już mówiłem, dużo jest questów pobocznych, wątpię, żebym chciał robić wszystkie, ponieważ to będzie w cholerę roboty ze wszystkimi questami, dlatego muszę się porządnie zastanowić. Dajcie znać, ale dowiedziałem się, że wraz z kodem od Ubisoftu, za który ślicznie dziękuję, dostałem też właśnie wyjątkową misję z tym całym Bies z Piekłorodem, Legenda o Beowulfie. To jest preorderowo ekskluzywna misja, która jest dostępna tylko z Season Passem, dlatego obstawiam, że chcielibyście to zobaczyć, ja chciałbym to zobaczyć, więc pewnie sobie to zrobimy. Ten gościu, o, werbuj? Okej. Ją z Viking użytkownika Azertag Zero. Mogę za 100 go zwerbować. Ty, no dobra, no jakby spoko. Jestem pewien, gościu na jakiegoś takiego totalnego młodziaka wygląda. Rikulata Lodowa Ręka. Okej. Chłopak nie może być zbyt zadowolony z takiego trade twojej postaci. Okej, ale musiałbym go pewnie jeszcze wyposażyć na mojej łodzi do mojej ekipy. Dobra, uba! Cholera, telefon mi dzwoni. No to była zdecydowanie dłuższa przerwa niż się spodziewałem. Przyszedł, a raczej zadzwonił i przyszedł, muszę wyjąć telefon. No najlepszy człowiek, jaki mógł akurat w danym momencie się pojawić, czyli dostawca Spyszne. Hashtag not sponsored. Dobra, lecimy, ponieważ musimy pogadać z Ubą i rozpocząć nasz atak, przejęcie miasta i władzy. Ubo, witaj. A zauważyłeś, że zmieniłem kolor włosów i brody? Thunder of Shields, yes. It's good to have you with us. To fight beside such legends is an honor. I've only heard tales of your conquests. Now I get to live them. We'll weave our sagas together, thread upon thread. Come on, boy. We'll forge a man from your softness, hammered on the anvil of war. One does not need to fight to be move! A... Move! Move! Come, Ivar. The fight's not here. Aye. The fight is nowhere to be found in this boy. A boy who happens to be Ceolwulf's son. Why is he not Ceolbert, in his quarters? Our future king wants a battle-hardened heir. Time he proves his worth, don't you think? Oh, już myśli o następcy, czy potrafi walczyć? Can't be an heir if he's dead, Ivar. Can he wield a sword? I've had some training. I only... Ten akcent czysto brytyjski. These men are my friends. My countrymen. Relax, little king. They won't call you friend now. You can thank your father for that. O nie, brutalna prawda, ale prawda. And should anything happen to this little sprout, I will bear the punishment our future king inflicts. He'll want to remove your head. Ha ha, you hear that, boy? You die and I'll have to kill your father too. Okej. No powiem wam, niekoniecznie to jest dobrym pomysłem brać niewytrenowanego dzieciaka do walki, no ale trudno, no będzie jak będzie. Ty, no ja mam na jakiegoś takiego dupianego konia wskakiwać, wejdźmy już na tego wilka. I tak, mówiliście, że wilk jest troszeczkę niezbyt imersyjny, że troszeczkę rozwala tą imersję tutaj. No ale zmieni go dopiero jak sobie wybuduje stajnię albo znajdzie jakąś najbliższą stajnię, bo inaczej się chyba tego zmienić nie da. Bo niestety ma animacje i odgłosy zwykłego konia, więc jak fajnie by nie wyglądał, to może w jakichś takich mitycznych sekwencjach, jak w tych wizjach Odynowych z potworami miałby sens, ale teraz You and Ivar seem to have brought this Shire to hell. Fjords are with us, the common folk. But Urgred still has his soldiers all over Mercia. They're devoted to him, and they'll die defending him. A czyli krótko mówiąc, niekoniecznie będzie tak łatwo, jakbyśmy chcieli z przejmowaniem tej władzy. You sound different than the brothers. Good ear, Lord. Most in England cannot tell the difference. But not all Danes are Danes. From where do you come, if I may ask? North of the Danelands. A place called Thornburg, in Norway. I didn't know there was land north of there. What are the people like? You ever see a herd of sheep follow each other off the edge of a cliff? They're like that. To chyba nie jest komplement. Couldn't have said it better myself. No dobra, czyli Eivor troszeczkę z innych stron jest niż synowie Ragnara. Was it a mass exodus from Norway, then? It was. Norway is now the province of a young king, Harald by name, a boy wise beyond his years. Are you not angry that he has displaced you and so many others? I was, for a time. But our weeks at sea have softened my brow fire. If I am honest, I realize I quite admire King Harald.
by words and by weapons both. He has pacified the country I call home. For the first time in any man's memory, or any skald's song, Norway has one king. Just one. Ale tak trochę jakby niby pokojowo, ale trochę jednak siłą wymusza tą swoją, ten swój pokój i posłuszeństwo. You see? How could I not be impressed? No, Harald is a good man with grand ideas. I can see that now. Ty, braciaku, czy ty też miękniesz? I cannot imagine the skill and cunning he has. Your first battle is coming, young Chilbert. From this day on, you may see rapid progress. I'm not sure I want so swift a rise. Oh. Czy my będziemy autentycznie zasuwać jeszcze 890 metrów do celu w takim powolnym tempie? It is my father who bears the heaviest weight of my anger. Not King Harald. My father gifted my birthright to Harald without my consent or knowledge. As easily as if he might hand over a barrel of meat. It was not merely a deception. It was a betrayal of trust. The prick of which still stings me. Be it a blessing or a curse, family is always first. A good line, boy. Were you not an adeling, I would hire you as my skald. Proszę, proszę. Tylko, że skaldowie w jego wieku to już co najmniej zajebali swoje pierwsze stado wilków. Fascinating. The harmony between our words and yours is quite something, as if we were distant cousins, separated by an ocean of time as well as space. I like the thought of that. I do. Czasami aż muszę normalnie inaczej ustawiać sobie rękę, bo jak odchrząkuję, to jednak chcę sobie wyciszać na szybko mikrofon. Swoją drogą, mówiliście mi o budowie stajni, o której już przed chwilą wam wspomniałem, ponieważ da się tam wtedy wykupić upgrade do konia, który nie tylko zwiększa jego żywotność do walki, jego staminę do biegania, ale koń może też w tej grze pływać. Dzięki czemu jakiekolwiek rzeki nie są już dla nas przeszkodą, ponieważ możemy przez nie dosłownie przepłynąć koniem. Przydatny upgrade, chociaż szczerze mówiąc, zwykle jeżeli sobie ustawię nawet przez jakieś rzeki trasę, to jak koń podąża automatycznie drogą, a ja po prostu czekam aż dojedzie. Och, bo nie chce mi się tego tak cały czas kontrolować. To on znajdzie ścieżkę, która nie wymaga żadnego pływania. Ale kto wie, może znajdą się tutaj momenty, gdzie będę musiał na własną rękę nawigować przez rzeki. Tutaj jacyś przeciwnicy chyba już gdzieś w okolicy się zaczynają znajdować. Tutaj mamy miasteczko, które będziemy chyba w tej chwili atakowali, aczkolwiek nasza ekipa wydaje się być... dobra, część naszej ekipy już widzę jest tutaj na miejscu. Wow, w końcu żeśmy dojechali, Jesus, ile to trwało, jak daleko my zajechaliśmy, które to jest miasteczko? Byłem tutaj? Przejeżdżałem forteca w Tamworth. A tak, wbijałem tutaj, żeby sobie punkt synchronizować. Tylko jakoś tak chyba od boku i po cichu, żeby nikt mnie tutaj nie zaczepiał i nie atakował. Może i dobrze zrobiłem. No dobra, chłopaki, mam nowe umiejętności. Broń dwuręczną w jednej ręce. Chciałbym to wytestować. Look at these pagan rats. Ravenous, unseemly beasts teeming over holy ground. Jezus Maria, gościu wygląda jak ten. I can see that. Którego Kratos nosił przy pasie. I advise we strongly consider their demands, Lord. We won't survive a fight. Is that you? Posłuchaj swojego doradcy. How quickly you recover? I'm beginning to wonder if it is a man or a god beneath all that armor. A man of God stands before you, Eva, proud and resolute. That's Burgred's war thing. Killed a dozen of our men in an ambush along the River Trent. It was Ivar's axe that stopped him. That is a poor description of a perfect Artos. Enough jawing, heathens! Speak your peace! Chcemy, żebyś wypierdalał. No dokładnie, trochę jakby kulturalniej to ujął. I admire your ambition, pagan, but what you ask is impossible. No Dane ever has or ever will occupy Mercia's sacred throne. Dobrze, że mamy Ciolfa. A kto nas powstrzyma? The Ragnarsons are the least of your worries, Burgred. The Raven Clan now sits upon your southern border. Sigurd, jaki zadowolony uśmieszek puścił. Tales of the Raven Clan. I see their leader Sigurd among you. Szybko się noszą te wieści, widzę. The one who helped the Danes in Grantabridgeshire destroyed poor Wigmund. No co, kolega z zakonu? Choose your next words very carefully.
For here stand four of us who wield such power. My king, may I suggest a more measured approach to this? I grow weary of this palaver. You have trampled our lands, toppled our monuments. We've given you silver, fed your people. And yet, in spite of all this, your encroachment on my kingdom continues. O, mój ptak tam przeleciał. Widziałem, poznałem po tych znakach, które na nim umieściłem. O, wow, okej. A ci ludzie, którzy obok niego stają, mają takie... Kurwa, Maciek, słyszysz, co ten nasz król pierdoli? Okej. Szykuje się na pierdalanka. No, na niczym innym to się skończyć nie mogło, szczerze mówiąc. Round up the men. We're taking Tamworth tonight. Okej, okay, dobra, czyli jednak nie robimy w pierdolki tu i teraz. Wbijamy do obozu. Taran, dobra, tak. Miałem już okazję korzystać z taranu wcześniej, kiedy grałem w Valhalle. Czyli to będzie jedna po prostu dojebana akcja robienia ataku na zamek. To mi się podoba. Może jakieś fajne bogactwa tam jeszcze się znajdą w środku. Bardzo chętnie przytulę. Moja wioska już się prosi o kolejny upgrade i zbudowanie czegoś innego niż tatuator. Pieprzone zapasy pełne, ciągle się to pojawia. Odpocznij od potrząsania czerepami. Potrząśnij tymi kośćmi. Ale jak chciałem podziabać dzidą, ona ma taki pojebany zasięg. Nie mogę się trochę doczekać. A może tarczą tutaj usz i pyk. A może wiecie co? Da się też robić jedną ciekawą rzecz. Nikt nam nie broni, żeby do naszego głównego slota, a w tym przypadku do pobocznego, wyekwipować drugą dojebaną tarczę. Na przykład w taki sposób i napierdalać dwiema tarczami naraz. Cyk! Raz! Teraz się mogę bronić i bić drugą tarczą. Wątpię, żeby to było jakieś niesamowicie skuteczne, ale mogę być chodzącym kurwa żółwiem. Intrygujące. I te dwie tarcze, jak sobie pakuję tam do tyłu. Dobra, ale nie. Ja poproszę z powrotem moją dzidę. Muszę sobie pochodzić z powrotem po Norwegii pomiędzy odcinkami, bo ja wiem, że wy mówicie w komentarzach: o, nie rób niczego poza nagrywaniem, ale rób to na live'ie. Ale moi drodzy, ja to robię sobie na przykład, znajdzie mi się godzinka w środku dnia i akurat wtedy sobie pobiegam. To nie jest tak, że ja wieczory spędzam na robieniu rzeczy pobocznych i po prostu nieodpalenie live'a to jest wynik mojego lenistwa, tylko te takie momenty, które sobie znajduję na poboczne tam bieganie, to są bardzo rozsiane w ciągu dnia i w ciągu różnych dni, tak więc... No nie to. Możemy pogadać tutaj jeszcze z różnymi ludźmi pewnie na temat ataku, być może. Porozmawiaj z dowódcą. Dobra, dowódca chce ze mną pogadać. Ja mogę z nimi tutaj parę słów zamienić. To ja chcę pierwszy. Mogę cię nawet zajebać, żeby tylko dostąpić tego niesamowitego aktu brutalności. Nie no, Iwara, chyba bym nie dał rady. Kurde, hopie, akurat się przeskilowałem, to może faktycznie będziecie pod wrażeniem. Mówiliście mi, żebym obczaił grę w kości. Spróbujmy na szybko ją sobie kliknąć, skoro tutaj mamy jakiegoś sasina, który chce z nami zagrać. No dobra, ja nie wiem w ogóle, o co chodzi w tych kościach. Sprawdźmy to w takim razie, na szybkości. Żeby nie było tak jak z Gwintem w Wiedźminie, że raz spróbowałem, potem jakby tylko sprawdzałem co paręnaście godzin, czy naprawdę będę rozjebany i w końcu odpuszczałem. Orlok to gra, w której dwóch graczy walczy, rzucając kośćmi i przywołując łaski bogów. Gracz, który jako pierwszy obniży poziom zdrowia przeciwnika do zera, wygrywa. Każda runda dzieli się na trzy fazy. Pierwsza faza rzutu. Gracze rzucają kośćmi. Lica kości wywołują różne efekty, takie jak atak, obrona lub zdobycie... żetonów służących do przywoływania łask bogów. 2. Faza łaski bogów. Gracze mogą składać w ofierze, by przywołać łaskę bogów. Łaski bogów zapewniają potężne błogosławieństwa, które mogą w istotny sposób wpłynąć na przebieg rundy, a nawet całej gry. Faza trzecia, rozstrzygnięcia. Lica wyrzuconych kości są ważone względem siebie, obrażenia są zadawane lub blokowane, a żetony zyskiwane lub tracone. No dobra, jakby jolo, rzut monetą rozstrzygnie, kto zaczyna. No to w takim razie reszka. Nie wiem, co to jest, czy orzeł, czy reszka. Kurwa, no i trafił. No dobra, hopie, rzucaj. Na początku każdej rundy ty i przeciwnik rzucacie kośćmi. Możesz wykonać maksymalnie 3 rzuty. Między rzutami decydujesz, które kości chcesz zatrzymać, a które rzucisz ponownie. A jakby z jednej strony spoko, ale nie mam zielonego pojęcia, co te znaczki dokładnie oznaczają. Rzućmy kośćmi. Mam nadzieję, że gra mi powie. Cyk, cyk, cyk. Lica kości. Odbierz przeciwnikowi jeden żeton. Zyskaj jeden żeton. Zablokuj, zadaj, zablokuj. Jakby... okej?
Wybierz kości, zadaj jeden punkt obrażeń. Aha, dobra, mam tutaj pokazane nawet na której stronie kostki to jest rzucone. No, jakby, okej, potwierdź, nie będę niczego przerzucał w takim razie. Nie mam zielonego pojęcia, w co celować. Najlepiej te łaski bogów, czy jakieś inne rzeczy. Rzut kośćmi. To jeszcze raz nimi rzucam? Aha! Ja miałem wybierać, które chcę zatrzymać. O, wow, rzucił jeszcze raz, bo... Jeszcze raz! Kurwa, nie mieści się tam. No dobra, faktycznie mogę teraz sobie wybrać, które chcę zatrzymać. Ty, to widzę, że on wybiera tylko te najbardziej dojebane. To chcę zatrzymać i to chcę zatrzymać. To jest co? Odbierz przeciwnikowi, wybierz. Tego też sobie zatrzymam. A te są takie, widzicie, mają taką przerywaną linię dookoła, bo one są pewnie takie bardziej dojebane. No dobra, potwierdź. Zatrzymam sobie te trzy. Okej, okay, mogłem to lepiej rozegrać. Rzućmy kośćmi, on ma całkiem sporo tego w tej chwili. I no, trochę gorzej mi się to ułożyło. Faza decyzji, okej. Okay. W tej fazie kości zapewnia następujące efekty. Każde z tą przerywaną linią zapewnia jeden żeton. Topory i strzały są liczone i niezablokowane obrażenia znikną zadawane przeciwnikowi. Gracz, który rzucił jako pierwszy, również pierwszy atakuje. Każda łapka wykrada przeciwnikowi jeden żeton. Co się tutaj kurwa dzieje? Dobra, ja mam 3, on ma widzę 5 chyba? Aha, ci się tutaj biją, to blokuje. Ten mi zabiera mojego żetona, a ja mu zabieram 2 żetony. Ja w tej chwili mam 4 i on ma też 4 żetony. A gdzie są moje punkty życia? Te kamyczki to chyba punkty życia, co? Czyli nikt niczym nie oberwał tak naprawdę. Dobra, to jest widzę blokowanie chyba, czyli tarcza, tak. To też jest blokowanie, obrażeń takich bliskodystansowych. To widzę jest zarówno blokowanie, jak i zyskiwanie, więc ja poproszę, a resztę myślę przerzucę w takim razie. Potwierdźmy. Teraz widzę, ja zacząłem, więc on rzuca. Uwijmy się szybko z tą gierką, zawsze mogę zrezygnować, jak mnie superancko znudzi. Wiadomo, najlepiej brać te takie najbardziej dojebane. Tutaj już będzie trochę ryzyko. Co on tam ma? Obronę i zyskanie żetonu, podkradnięcie i zyskanie żetonu. No to ja też mogę sobie wziąć podkradnięcie w takim razie. To może być przydatne. Na jakieś tam obrażenia, czy chciałbym już zostawić? On jeszcze niczego finalnie nie wyrzucił, ale ja niestety teraz, jako że zaczynam, to muszę inaczej trochę te decyzje podejmować. A no, myślę, że YOLO, spróbujmy przerzucić jeszcze raz wszystkie te kości. A nie, on pierwszy rzuca, ale ja musiałem już podjąć tą decyzję. No i on dojebane teraz niestety wyrzucił. To chyba mój ostatni rzut. No dobra, nie wyszło aż tak źle. 2 obrażeń, 2 obrony, 3 obrony nawet. Niech się to porozkłada teraz. Faza łaski bogów. W tej fazie decydujesz, jaką łaskę bogów chcesz przywołać. Łaski są przywoływane według ważności. Po przywołaniu łaski bogów gracz składa i zyskuje określony efekt. Większość łask bogów jest przywoływana przez obu graczy przed fazą rozstrzygnięcia. Jednak niektóre łaski wywołujące efekty specjalne przywoływane są już po fazie rozstrzygnięcia. Podpowiedź. Jak mam za mało wziu na ofiarę po wybraniu określonej łaski, jej efekt nie zostanie zastosowany. Mogę zyskać przewagę nad przeciwnikiem. Aha, czyli mogę blefować w jakiś sposób. To jest łaska bogów? Mogę wydać 4 żetony, żeby zadać 2 punkty obrażeń. A jakaś inna łaska bogów tutaj się w ogóle znajduje? Chyba jedyna, na jaką mnie stać, szczerze mówiąc. Priorytet 6. Ty, no dobra, jakby, okej. Aha, bo ja tutaj jednocześnie mogę zadać jeszcze więcej punktów obrażeń, bo już mu tutaj coś podkradnę. No dobra, zróbmy to w takim razie. Nie wiem, jaką on łaskę bogów aktywuje. Widzę, że ma tam 3 kurwa do kolekcji, więc sam nie wiem. Dobra, okej. Tutaj zadaję mu 1 obrażeń na kamyczka, spoko. Bronię 1 jego obrażeń, ale drugi mnie niestety trafi. Kradnę mu żetona, a on kradnie mi żetona. Ale stać mnie w tej chwili, żeby normalnie pierdolnąć łaskę bogów. Wydaje moje żetony, niestety, on ich nie wydaje. Już ma trochę mało tego życia. No dobra, zobaczmy. Jakby całkiem spoko jest ta gierka. Coś tam musi, widzę, przerzucić. Te 2 sobie pewnie zatrzyma, jak znam życie. Ja rzucam teraz drugi. O, niech będzie to w takim razie i to. I kontynuujmy. On wszystkie przerzuca, co? Ja tak trochę z czapy biorę. On, widzę, podpierdala te żetony w tej chwili. Skupia się chyba na podjebywaniu ich, co? A mogę jeszcze 1 obrażeń i jeszcze 1 żeton z tego dostanę. I podkradnięcie. To jest takie trochę słabe podkradnięcie. Mogłoby być podkradnięcie jeszcze połączone z tym. Dobra, wybierzmy to w takim razie i to. Przerzucę tylko te 2 kości pozostałe. Nie muszę za wszystko dostawać żetonu, nie? Dobra. Proszę, bądźcie dla mnie miłe kości. Co się teraz stanie? Okej.
No dobra, dobra, wybierz łaskę bogów. No nie stać mnie chyba na żadną łaskę bogów w tej chwili. A nie, bo będziemy stać jak te żetony dziabne. Trochę to jest nieoptymalne, tą najmniejszą łaskę wykorzystywać, bo im więcej wydamy, tym nieproporcjonalnie więcej zadamy. Dwa razy więcej żetonów wydaje, ale zadaje ponad dwa razy więcej obrażeń, więc nie będę jej wykorzystywał. A więc pomijmy fazę. Uderzenie Thora. No widzę, że on teraz też będzie chciał pierdolnąć. 5 punktów obrażeń, ale ja nadal mam więcej życia od niego, więcej. Nie obroni się przed dwoma dystansowymi, ale mi podpierdoli 3 żetony w tej chwili niestety. Ma dużo tych tokenów, nie ma co, zaraz pierdolnie. Ile to tych kamyczków mi bije? 5. No ja mam nadal więcej życia, ale nie powiedziałbym, że jestem w dobrej sytuacji w tej chwili. Kurwa, kość mi się zablokowała. Przerzucę jej wor. Kurwa, znowu ataka fajna. Nie. Ty kurwa, umiesz rzucać czy nie? O, fantastycznie. Obrona i żeton, co? Mogę tak naprawdę pójść teraz w jakieś maksymalizowanie obrażeń. W maksymalizowanie... Co się kurwa stało? Czekajcie, przecież na tej kości chyba coś innego przed chwilą było. O chuj chodzi. Czy mogę ją zabierać i coś innego dostanę? A spróbujmy może zmaksymalizować obrażenia. Nie będę już szedł w te łaski na przykład w tej chwili. Mogę mu jeszcze podjebać ten żeton. Mogę się tym i tym obronić. Ale dobra, przerzućmy jeszcze. On niestety teraz wie, co ja wybrałem, jako że zaczynam. I wie, w co inwestować. Anglosaski mężczyzna. 4 żetony dostaje. No co za kurwa farciarz. To mu zabiorę. Jeszcze więcej obrażeń chcę zmaksymalizować. Niech będzie. Przerzucę tylko tą ostatnią. Nie wiem, jak to się skończy. Nie mam niestety dystansowej obrony. On mi teraz 3 obrażeń dystansowych zada. Co mi tutaj wypadnie teraz? Jeszcze jeden wpierdol. O cholera, no dobra. To będzie interesujące. Łaska bogów. Czy ja mogę mu pierdolnąć za cokolwiek? 2 punkty obrażeń. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Ty. No dobra, pokonam go, jeżeli to się uda. Ale najpierw jak on mi podjebie te żetony, to ja nie wiem, czy ja będę miał w ogóle, żeby go zaatakować. On mnie tutaj jebnie, on mnie tutaj jebnie. Ja mu zabieram żetona, on mi zabiera kurwa te żetony i niestety nie stać mnie, żeby ten atak wykonać teraz. Smutek! No tak, bo to jest dopiero później wykonywane. No dobra, skupmy się. Muszę patrzeć, co on tam w tych kościach będzie sobie zostawiał. Na razie widzę, bierze żeton, ale że on ma w chuj tych żetonów. Jeżeli ja go nie załatwię szybko, to jest niestety po mnie. Ty, ja szczerze mówiąc zostawiam wszystko. Mam tutaj na obrażenia, mam na żetony, mam na jakąś obronę. Podjebię mu żeton może, chociaż trochę go to zaboli. To on niestety pierwszy zaatakuje, więc obawiam się, że... Cholera jasna. Lepiej to mam wrażenie w tej chwili by było jednak... Nie dam rady mu podjebać aż tylu żetonów, taka jest prawda. Cholera. Dobra, spróbujmy to jednak jeszcze raz przerzucić. Jakieś tam żetony z tego zdobędę, może uda mi się jakiś atak z tego wyciągnąć, ale nie jestem taki pewien. Zdecydowanie duża ilość żetonów na te łaski bogów tutaj jest przydatna. Ale może uda mi się obronić przed jakimś jego jednym atakiem, który on sobie tam wyrzucił na razie. Będę miał jeszcze jeden rzut za chwilę. Co mu tam wypadnie? No trochę obrażeń mu wypadło niestety. A mi? No jeszcze więcej obrażeń. O kurwa, jak to się teraz skończy? Faza łaski bogów. Czy mnie stać? No, być może na coś mnie stać. Nie wiem, czy to się aktywowało, czy nie. No aktywowało się, ale on mi zaraz może coś pewnie podjebać. Dobra, jeden obrażeń. Jedno tutaj obronie. Dobra, ja wygrałem. Zadam mu teraz 2 obrażeń i pyk, koniec meczu. Okej. Orlok, wygrywasz. Nie, dobra, spierdala, już za dużo czasu na to poświęciłem. Mam dosyć. Brutalnie, mam dosyć. Ale okej, gierka w takim razie wygrana i nawet tutaj mi to odfajczyło. Jakąś opowieść dostałem za to. No i to był, moi drodzy, mini gierka w rzutkością. Porozmawiajmy z nią w takim razie. Ty nie wiesz, kim ja jestem? Kobietą? It's time to roll out the battering ram. Birgrid wanted a fight. Now we'll give him one. Are you ready to march now? Hell yeah, ruszajmy. Let's go. It's time to capture a kingdom. To będzie całkiem niezły krok do przodu, ale boję się o tego ciało Wolfa, który tutaj z nami idzie. Nasz wilk z tyłu sobie stoi. Cieolbert, o właśnie. I know these men, Eivor. I've supped with them. Not 2 weeks ago, Leofrith showed me how to wield a greatsword. He's a friend. Friendships end often at the point of a spear. No, on jest w trochę nieciekawej sytuacji. To nie jest jego decyzja. He is only following orders. When the march begins, find an empty tent and stay there. Do not think me a coward. I am not afraid of war. I do not want to kill my friends. There's no other way.
fight or hide. It's up to you. Uuu. No, brutalna logika, ale niestety bardzo nordycka. Wikińska, może lepiej powiedzieć. Masz się napierdalać albo spierdalać. Innej opcji nie ma. Przeczekaliśmy, widzę, do poranga. Wraz ze wschodem słońca ruszamy na miasto. No, widzę, że to będzie bardziej prostolinijne niż zadanie z Somą. Nie będzie tutaj chyba motywu poszukiwania zdrajcy i szukania jakichś uwięzionych ludzi na mokradłach. Tutaj mamy akurat sekwencję napierdalania na zamek, ale to potężna miejscowa jest. Tutaj będzie dużo walki i dużo przewalczania się przez te ulice, ale spoko, mi to pasuje. Mam tylko szczerą nadzieję, że wiecie, mój nowy buildzik z tą włócznią będzie sensowny. Oni tutaj, widzę, atakują w tej chwili. Czy ja dam radę w nich tam teraz strzelać? Oni tacy mocno są, widzę, pochowani. Sforsuj pierwszą bramę. Ja widzę właśnie jakoś, mogę pomagać przy tym taranie. Kryj się. Dobra, okej, tutaj się ukryjmy. Idziemy do przodu. Prawy trigger, szarża! Każdy odzę rozpędzi taran, uderzmi w przeszkodę. Hell yeah! Dobra, tutaj mogę się znowu obronić, ale to najlepiej się bronić i nie ruszać w jednym czasie. Jeszcze raz, wydaje mi się, mogę teraz... Szarża i lecimy! Wiecie, trzeba się trochę cofnąć, żeby potężniej pierdolnąć w te drzwi. Dobra, nadal nie widzę, żeby tutaj mieli w nas jakoś super mocno strzelać. Cyk, 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 bum! A tutaj przeciwnik chyba jakiś przyszedł. Dobra, drzwi są coraz bardziej rozpieprzone, powinniśmy dać radę. Tarczę do góry. Ostrzał się skończył, więc czas na kolejną szarżę. Jo! Wydaje mi się, że... Nie wiem, czy muszę się aż tyle cofać, szczerze mówiąc, żeby ta szarża była skuteczna. Może nie muszę, może nie muszę. Jeszcze raz. Bum! Drzwi się otwarły. Witam serdecznie. No dobra, koledzy. Ało! Odstrzelili mi typa! Jezus Maria. Dobra, czy to jest przeciwnik swoją drogą? Nie, to jest przecież jeden z braci Ragnara. No dobra. Ty jesteś przeciwnikiem? Nie, to jest przecież Ivar. Dobra, gdzie mam w takim razie wrogów? Ja chcę ich zobaczyć. Ziom, kurwa! Dobra, Gida się wydaje być sympatyczna jak na razie. Ona ma na pewno daleki zasięg, więc może tutaj niezły rozpierdol zrobić. Kurwa mać, co się tutaj dzieje? Nie mam staminy, nie mam życia! Nie widzę, gdzie są przeciwnicy w ogóle. Ale mnie wkurwiłeś. Hopie! Nie denerwuj mnie. Gdzie są wrogowie? Cyk! Kurwa mać, tutaj też są dzidownicy i to jest z nich najgorsze. Są kurwa wszędzie. Bo ja mam... Ja tarczą walczę, nie chcę tarczą walczyć. Ja naprawdę cały czas tarczą naparzałem? Mam nadzieję, że nie. Dobra, zaraz przydałoby się tam pomóc staranem, ale to spokojnie. Jak ja ich nabijam na te dziny w ogóle. Jaki to ma zasięg pojebany, jak to kombosy robi szalone. Muszę pamiętać też jednak o blokowaniu i kontrowaniu. Nadal ważny element walczenia tutaj. Dobra, tutaj jeszcze jakiegoś mamy. Ale muszę pamiętać, moim głównym celem jest forsowanie tak naprawdę bramy. Ja muszę się udać tutaj do tej palisady. Jakby napierdalają naszych tutaj obsługantów taranu. Więc ja mogę albo tak naprawdę pomóc im z tym taranem, albo napierdalać tutaj przeciwników. Ach, dwuręczna broń. Razem w połączeniu z tarczą. Co prawda nie używam coś za bardzo tej tarczy, ale to nic. Mocny atak! O cholera jasna, coś mnie wyjebało na ziemię, ale bullshit. Ała, ała! O, tego to wystunowałem momentalnie. Niestety teraz widzę, że mam mniej okazji do zrobienia tych moich wykończeń, kiedy walczę za pomocą tej dzidy, co może być dla mnie bardzo niesatysfakcjonujące, ale dziabnięcia, jakimi operuję, są przepotężne. No i mogę z dalsza podejmować się tych ataków, dzięki czemu ja sam jestem bezpieczniejszy w obliczu takiej walki. Jeżeli oczywiście nie przeginam. Zbierz zapasy, dobra. Walcie tym taranem, tam ja w was wierzę, chłopaki, że potraficie to gówno obsługiwać. Ło! Oj, kolego! Uhuhu, jaki zniszczony! Dobra, autentycznie, ten ciężki atak jest przepotężny, ale ten jak pierdolną. Halo, koleżko! Dobra, lecimy dalej przed siebie. Nie chcę się wami interesować, nie jesteście mi potrzebni. Tutaj mamy, widzę, ostrzał. A ja chcę wytestować moją miejkę tą. O nie, mogę go, widzę, zgładzić. Nieważne. Mogę tym i cyk w prawo. Chciałem mi w prawo pierdolnąć. Halo, atakuj! Mam tarczę, nieważne. Moja dzida jest lepsza niż twoja. Mój ból jest lepszy niż twój, jak to mawiali. Dobra, napierdalamy teraz w ogóle. O, wo! Co ja robię? Na jednego strzała każdego biorę. Jakie to jest nienormalne. Ale jakie zajebiste. No, ja naprawdę chcę wypróbować tego. I teraz mogę go w lewo chyba. Nie, ja byłem nim w lewo. Halo.
Nie tak to miało wyglądać, nieważne. Zły przycisk klikam, kurwa, to jest unik, a nie atak. Czemu mi się to tak wali? Dobra, umieraj. Oni dosłownie odlatują gdzieś w pizdu. Chować się, chłopaki, kręć się przed ostrzałem. Ale rozpierdol, nic nie widzę. Tylu wrogów, patrzcie ilu wrogów. Wszędzie czerwono. Dobra, zarządzanie staminą. Ciężkie ataki są przepotężne, ale jednak, kurwa, mimo wszystko strasznie dużo staminy zużywają i szybko się idzie zmęczyć. Jeżeli się człowiek zapomni, po prostu klika te ciężkie ataki, bo są tak skuteczne, to momentalnie jesteśmy, wiecie, empty. No całkiem fajna jest ta dzida, muszę przyznać. Całkiem dobrze załatwia przeciwników, chociaż nie ma tego takiego intymnego uczucia napierdalania toporkiem. Ale może jakiś dwuręczny topór też byłby fajny. Jak już mam tą umiejkę, to muszę z niej korzystać, nie? Ale czy cały czas? Dobra, chłopaki, forsujecie czy nie? Wam to kurwa totalnie nie idzie. Jak wam nikt nie dowodzi, to wy nie wiecie, jak w ogóle to obsługiwać. I szarża! Dobra, do tyłu. Nie musimy się jeszcze kryć. O, może teraz już tak. Cyk, 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 cyk. Powalczyłem sobie chwilę. Czas w takim razie tarana trochę poobsługiwać. Ty, widzieliście? Jakieś ciało tam się zakręciło na dole. Tak, zdecydowanie. Oni potrzebują po prostu kogoś, kto im dokładnie powie, co mają robić, bo inaczej im cienko idzie. Dobra, tarczę do góry, mamy ostrzał. Zaraz będzie rozpieprzona ta brama jak nic. Widzicie, takie siege'owanie zamku to jest chyba też integralny element Valhalla i ataków na różne miejscówki, szczególnie w miejscach, gdzie chcą im przejąć władzę. Coraz więcej mamy tutaj takich sekwencji, kiedy oni chcą w nas napierdalać. Proszę mnie tam nie ciąć od boku, ok? Boom, otwarte! I zajebiście! Nadepnij! Haha! Dobra, co dalej w takim razie? A ten pikinier to widzę jakiś potężny koleżka. Not anymore, baby! Dzida! O kurwa, ten też ma dzidę. Ale ja też! O, nadepnij, nadepnij! Dobra, jest zajebiście. Dobra, nie wiem co się dzieje. Morduję tych przeciwników po prostu jednego za drugim. Pokonaj elitarną gwardię, taki mam teraz cel, co? Muszę przyznać, całkiem fajna jest ta dzida, całkiem fajna. Ale nie zgrywa się ona do końca, wiecie z czym? Z tym, że mam chociażby umiejkę na unik w ostatniej chwili, który pozwoli mi spowolnić czas. Chociaż nie, przepraszam, ja chyba nie kupiłem tego jeszcze, zmierzam dopiero do tego? Nie jestem do końca pewien. No dzida ma pojebany zasięg, jestem tak daleko od tych wrogów, kiedy ich biję. Dobra, idziemy do góry. Ja nie mam po co tutaj siedzieć. Mam zgładzić elitarną gwardię, która pilnuje samego naszego koleżki, który chce się tam... Chce sobie utrzymać władzę, ale my nie możemy na to pozwolić, więc biegniemy do góry. Mam wrażenie, że to będą jakieś solo pojedynki. Cyk! O wow, temu to przyjebałem mocno. Oj, to nie wyszło. Ale dobra, koledzy, widzę. Na lewo! O proszę. Jeżeli złapiemy kogoś za pomocą tego harpuna z tej umiejki. O Jezus, nie, to chciałem kliknąć. Nieważne w sumie. Czy oni jeszcze żyją? No ten żyje. Jeżeli złapiemy kogokolwiek za pomocą tej umiejki harpuna, to możemy nim cisnąć potem w prawo, w lewo, do przodu lub do tyłu. Jeżeli trafimy w innego wroga albo w ścianę, to obrażenia są... O! Masywne. No i co? To koniec? Elitarna gwardia załatwiona. Niezwykle łatwy był ten atak, muszę przyznać. Mordowałem każdego jak chciałem. Chyba troszeczkę już jestem ponad skill level, który jest w tym regionie, bo obrażenia były straszliwe. Ale też niesamowicie nieczytelne było wszystko, co się tam działo. Ci przeciwnicy się zlewali, jeden był na drugim cały czas. Nie wiedziałem, kogo bije, kto jest mój, a kto nie. Szczególnie, że mamy teraz taką porę dnia, że pomarańczowe stroje tych przeciwników naprawdę niknęły na tle wszystkiego. Jak tu kurwa wejść? To są drzwi, których nie widziałem? Tak! Otwarcie drzwi. Ja wam chyba obiecałem, że żadne drzwi nie będą otwierane, ale to już może mniejsze. Dobra, ale hej! Nic jeszcze nie jest stracone, mogę je nadal rozjebać. Wejść do twierdzy króla. Tutaj jeszcze mamy jakieś, widzę, mini bogactwo, to ja poproszę. Tylko znowu mój główny problem to znalezienie wejścia. Chyba, że jest po prostu tutaj? Tak. Otwarte drzwi powinny... Haha, po to był klucz. Co my tu znajdziemy? Może jakaś zbrojka? Może jakaś broń? Może po prostu żelazo i skóra? Runa cienia, ruda żelaza, skóra. Bueno. Ja to zawsze się cieszę z takich małych zwycięstw, małych zdobyczy. Właśnie, Burgredzie, weź wydupcaj stamtąd. Nie ma go? Zwiał, naprawdę? See what you can find. I'll send for Chaelwulf.
Tell him we found a throne. Ivar jakiś taki się wydaje być bardziej zadowolony z możliwości posadzenia dupy na tym tronie. Jesteś teraz mile widzianym gościem w Tamsworth. No i widzicie, tak się rozwiązuje problemy z atakującymi cię strażnikami. Po prostu się, kurwa, przejmuje tą miejscówkę dla siebie. Droga siostro, niech oni sobie pogadają. List do Matildy. Droga siostro, wybacz, że piszę dopiero teraz, ale pewnie jak wiesz, nie wrócę do domu. Normanowie maszerują w głąb kraju, a król Burgred nie robi nic oprócz ciągłego prowokowania ich. Choć moje serce aż rwie się do wyjazdu, nie mogę zarzucić służby. Twój kochający brat Leofrith. To jest ten gościu chyba, jego wojewoda. No lojalny, w sumie gdyby on był gotów troszeczkę, jakby wiecie, taki skok w bok zrobić, skok na północ, współpracować z wikingami, to myślę, że mógłby być mile widziany w naszych szeregach. Chociaż jeżeli jest taki lojalny, to sam fakt dołączenia do nas by oznaczało, że jego lojalność nie jest aż taka mocna. Wiecie, o co chodzi, tutaj kolejny liścik, czytaj. Co zaś tyczy się twoich sekretów, to są one bezpieczne, ale będziesz musiał sięgnąć głębiej do kieszeni, jeśli chcesz, aby tak pozostało. Czekam twojej opowiedzi, ale tym razem przyszli jakiegoś gładszego posłańca. Wydaje mi się, że to nasz ukochany zakon starożytnych tutaj będzie, znaczy maczał, w tym oczywiście wcześniej palcem, mój żołądek mnie dzisiaj nienawidzi, to przez tego kotleta, którego zjadłem. Ivar, mordo, słuchaj, ten tron to chyba nie dla ciebie zaplanowaliście, nie? Aha, no przepraszam, jemu po prostu jest wygodnie w tym tronie, bo przygotowania go tak pochłonęły, już nawet nie spał. Your men have any luck? Nothing. You? Gość zwiał, autentycznie. This. Do you know that symbol? Jakieś węże zaplatające się tam były. Tona's sigil. It seems she's been dealing with Burgred as well. The wretch. She was the mercenary. A jednak przepraszam, to będzie dłuższa misja. She's playing both sides of this war. She could have told him anything. Sold him secrets about me, about Repton, our plans. Why bother with all this pageantry? Fashion a new crown and stick it on your melon. There you have it, you're the new king. That is not how it works. Not... Jeżeli nie kojarzycie, to chodzi tutaj o tą laskę, która do nas podbiła w poprzednim odcinku i się wykłócała, że to, co oni jej zapłacili za robotę, było niewspółmierne do tego, co sami z tego zyskali, więc ona mu podrzucała ewidentnie informacje. In Mercia. Naprawdę potrzebujemy Burgreda? Domyślasz się, dokąd się udał? Tona jest naszym tropem. No chyba tak. We are wasting time. Tona is our only lead. We talk to her. Find out what she knows. I would sooner launch my face into my axe than face her. Ivar ma cudowne teksty. Impression of you. We have the same father, Eivor. But his mother was a sow. Meet us at Tona's camp when you're finished here. And bring your patience. And your axe! Eivor. And my bow. And my sword. O, ciao, ciao, Wilczek chce z nami pogadać. I will join the brothers. Na temat? Meet us at Tonas. Może zauważył w nas, wiecie, najsłabsze ogniwo i chce sobie wydedukować jakąś inną opcję. He said you intervened. You would be mourning your son if I hadn't. He's not a fighter. Może będzie zły czy szczęśliwy? By trial or by training. He'll come around in time. But keep him from Ivar if you can. He's the furthest thing from a mentor. O, to jest, wiecie, gdyby Ivar był ptakiem, to on by po prostu wypierdolił swoje pisklęcie z gniazda, jak jeszcze jest w jajku. No bo kurwa, jest ptakiem przecież, nie? No jak ma się nauczyć latać, jak nie po prostu latając? Tak by było. Chociaż jest to taka trochę pojebana wizja, muszę się przyznać. No, trafię, kurwa, stocznie trafię. Trochę trudno się celuje tą dzidą, powiem wam, jak fajnie by nie było, coś mi jednak w walczeniu tą dzidą nie pasuje. Umiejętność mi zostanie, tak więc ja nie będę żałował, jeżeli teraz sobie zamontuję jakiś inny toporek, co ja mam tutaj najbardziej. Patrzę na razie po tych czerwonych, szkoda, że nie mogę ich jakoś sensownie posortować. Na razie mam, no, zbrus, nie mam takich obrażeń na żółtym drzewku, a to jest żółte drzewko. Szybkość wzrasta przy kolejnych trafieniach, to jest fajne.
Ja używałem tego niedźwiedziego pazura, bo po prostu wyglądał bardziej dojebanie, ale chociaż nie, chyba używałem tego. Topór Varina, topór brodaty, szybkość wzrasta przy kolejnych trafieniach. Na razie sobie tego zamontuję, ponieważ on jest i pod drzewko, które najlepiej rozwinęłem i ma całkiem fajnego perka. Tak tutaj chyba jest najsensowniej dobierać. Ale mogę wam zaprezentować też, jak się walczy tą bronią. Ona jest w ogóle przekomiczna. Trzymając, znaczy klikając cały czas prawy bumper, on po prostu będzie napierdalał takie kręciołki jak jakiś na... jak jakiś kurwa youtuber, co pokazuje, jak się nunchakiem macha. To jest całkiem pojebana broń. Może jeszcze będę miał okazję sobie nią więcej powalczyć, ale na razie weźmy ten topór i ja będę zadowolony. Nie mogę go rozwinąć? Nie stać mnie, żelaza nie mam. Dobra, umiejętności jakieś mam do wzięcia. Pamiętam, że tutaj dążyłem... A nie, jednak zapasy ze śmiercią to zrobiłem. Tylko za dużo tam było wrogów. Te najazdy to nie jest dobra opcja na jakieś ostrożne odpalanie konkretnych skilli. W co ja teraz chciałem uderzyć tak naprawdę? Perfect attack, tutaj widzę... Aha, no tak, szedłem po sprint attack. No to będziemy już mieli sprint attack. Obrażenie od silnego ataku. Cyk, cios w biegu. Ale jeszcze mam... Nie, nie mam już punktów. Okej, okay. Jak to wygląda w ogóle? Biegnę, biegnę, biegnę. Jo! To był ten cios w biegu? Może nie mogę go tutaj wykonać? To był chyba ten cios w biegu. Wait a minute. Czy tutaj muszę przytrzymać ten prawy bumper, czy wystarczy go nacisnę? Naciśnij prawy bumper, żeby wyprowadzić cios w biegu. No tarczą zdecydowanie mocno mogę jebnąć. Okej. Okay. Dołącz do Sigurda. To jest nasze obecne zadanie. Układy. Dowiedziawszy się, że przywódczyni sojuszniczego klanu w sekrecie układa się z królem Burgredem, Eivor postanawia się z nią rozmówić i wydobyć z niej wszystkie posiadane informacje. Co mi się tutaj pojawiło nowego w ekwipunku? Coś tutaj. Proszę, won mi z tymi wykrzyknikami. Mam naprawdę OCD na tym punkcie. Jestem przewrażliwiony. Nie chcę mieć żadnych kurwa wykrzykników. Ale ważna rzecz. Czy mamy tutaj jakieś bogactwa? Cokolwiek jakby fajnego? Nie mamy żadnych większych bogactw. Mam tylko mniejsze, ale nie chcę zasuwać po mniejsze bogactwa. Tutaj widzę, mamy jakieś jeszcze ichniejsze miasteczko, do którego mogę się udać. Które też nie było zbyt przychylnie do mnie nastawione, z tego co pamiętam poprzednio. Przejeżdżałem tędy, żeby zdobyć sobie ten punkt i mnie tam napierdalali. Są tam jakieś fajne skarby, które zaraz sobie zdobędziemy, ale w tym celu musimy wsiąść, myślę, na konia. Przywołać naszego wilczora, tego chciałem przeszukać. Dobra, wilkorze, w takim razie podążaj drogą. Jak to nie można dotrzeć do celu? Jak to kurwa nie można dotrzeć do celu? Może do jakiegoś dziwacznego celu chcę jechać. Tutaj poproszę, tu. To mój jedyny cel teraz. Jedź, koniu. Znaczy, wilku. Okej, teraz będzie zasuwał, tylko w drugą stronę. Co my tutaj mamy? Tyle rzeczy dookoła. Zdecydowanie Valhalla od Odyseja odeszła w jednej kwestii. Tutaj gra bardzo zachęca do tego, żeby faktycznie osobiście eksplorować i zbliżać się do wszystkich znaczników, które mogą się dla nas wydać interesujące, ponieważ póki nie podejdziemy do danego miejsca, to nieważne, że wiemy, że tam jest albo niebieskie, albo białe, albo żółte, musimy osobiście być w pobliżu i to nawet nie ptakiem, żeby finalnie pokazało nam, co tam się tak naprawdę znajduje i czy to w ogóle jest wartościowe, czy niewartościowe. Czasem to są bogactwa, czasem to jest kawałek zbroi, czasem to jest coś jeszcze ichniejszego. Szybka podróż. Te porty dobrze w ogóle złapać. Jak się przenosimy do portu, to chyba jednocześnie też pojawia się tam nasz statek, chociaż to nie jest wielki problem, bo zawsze mogę zadąć wróg i nagle mój statek jest na miejscu. Tak więc koń niech jedzie, będziemy zaraz na miejscu. Pogadajmy sobie jeszcze w tym odcinku na sam koniec z Sigurdem, mamy do niego dołączyć. Chociaż obawiam się, że dołączenie do niego tutaj będzie oznaczało jednoznacznie oznaczało, tak, bardzo dużo sensu. Trochę dzisiaj muszę przyznać, jestem skacowany, mylą mi się słowa. Plus dużo nagrywania ostatnio było, czuję potrzebę krótkiego dnia odpoczynku, ale też nie mogę sobie znaleźć okazji na taki krótki dzień odpoczynku, a ja coś mam wrażenie, że będziemy musieli przewalczyć się przez to miasteczko, bo obstawiam, że jest sojusznicze dla tej dupy, którą musimy tutaj pokroić na kawałki za zdradę. Więc tutaj zakończymy ten odcinek, mam nadzieję, że akcja ataku na zamek się wam podobała, chociaż ja chyba osobiście w chwili obecnej preferuję raczej takie... spokojniejsze walki, a może nie spokojniejsze, tylko takie trochę bardziej czytelne. Tutaj jednak za dużo tego było. Jeszcze akcja z taranem, który trzeba cały czas obsługiwać w miarę możliwości, to tam na strasznie dużo rzeczy trzeba było zwracać uwagę. O, błąd usług sieciowych, zajebiście. W ogóle mnie to nie interesuje. Po chuj mi są one. Dziękuję za uwagę w takim razie. Łapka w górę, ja uciekam i pa, pa.